dniu 27 października około godziny 4 rano dyżurny stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Łagiewnik. Na miejsce zadysponował 3 zastępy z JRG Dzierżoniów oraz 4 zastępy najbliższych OSP. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że pali się coś w piwnicy. Po wejściu do wewnątrz okazało się, że pali się drewno znajdujące się przy piecu. W domu znajdowały się 2 osoby dorosłe, 2 dzieci, które ewakuowały się przed przybyciem straży pożarnej, nie potrzebowały udzielenia KPP. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody celem ugaszenia palących się pozostałości w piwnicy, sprawdzeniu budynku na obecność tlenku węgla, przewietrzeniu. Po sprawdzeniu budynku nie stwierdzono zagrożenia dla życia i zdrowia lokatorów.